Jestem przekonany absolutnie, że fani programu Jaka to Melodia będą mieli teraz nie lada ucztę i nie lada gratkę. Przy moim telefonie na łączach internetowych Ola Radwan, wokalistka w programie Jaka to Melodia, witam cię bardzo serdecznie. Witam cię serdecznie, Tobias. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo jest mi miło, że mogę gościć u ciebie. To mi jest bardzo miło i bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ja również dziękuję. To dla mnie jest zaszczyt. Naprawdę jestem cała teraz, bym się zestresowana nawet. Naprawdę? Bo ty, tak, bo ja wiem, że ty zadajesz bardzo mądre, fajne pytania i twoje audycje są bardzo fajne, więc wiesz, no, troszkę stres jest. Mam nadzieję, że będziesz się czuła swobodnie, bo na tym Na mi tak pewno. naprawdę najbardziej zależy, prowadząc rozmowę, aby mój rozmówca po prostu czuł się swobodnie. Olu, No wiesz... pewnie z tobą się, wiesz, nie da inaczej. Olu, wiesz, jest kilka bardzo takich wątków, w których jestem naprawdę bardzo ciekawy, bo powiedz mi na początku, jak to się stało w ogóle, że w twoim życiu pojawiła się muzyka? Wiesz co, ja pochodzę z takiej rodziny, która ma takie korzenie, że tak to powiem, weselne. Wiesz, u mnie jest duże takie drzewo genealogiczne, jeżeli chodzi o śpiewanie i granie na weselach. Bo i moi rodzice, i moi bracia cioteczni, wujkowie, i ja również przez 8 lat, słuchaj, zaczynałam od śpiewania na weselach. Trudna robota, bo wiesz, śpiewanie od 16 do 5 rano. Więc repertuar był bardzo bogaty i długi, i noc była długa. Więc kupę wiesz, przeżyć i wspomnień, kupę, tak brzydko powiedziałam, masę może powiem, masę wspomnień i przeżyć. I tak to się wszystko zaczęło, że wiesz, nawet to nie było planowane, tylko tak, no, poszło to po rodzicach i tak dalej. Potem, słuchaj, dostałam się na Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie w międzyczasie na trzecim roku, bo to była akademia na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej, i słuchaj, na trzecim roku dostałam propozycję, żeby śpiewać w kurkach u Moniki Drodzki. Jak zaczęłam śpiewać... Proszę? Okej, słucham cię. Okej, no, okej. I słuchaj, jak śpiewałam z Moniką przez jakieś chyba 5 lat, to w trakcie, wiesz, współpracy z nią poznawałam innych ludzi, którzy to są były, w naszym to show były biznesie. początki kariery Moniki Brodki, czy jaki to był okres? Wiesz, to nie było od razu po Idolu, ale już była znana, już była po nagraniu dwóch płyt chyba. Więc wiesz, to były piosenki, miałeś być przy niej, miał być ślub i tak dalej. Czyli te czasy. No wiesz, no wspaniałe czasy dla mnie również, bo tak naprawdę takie początki chórkowania, bo tym się głównie zajmuję w swoim życiu, to bardzo lubię i kocham. No i wiesz, w trakcie współpracy z Moniką, wiesz, jeździ się na koncerty, gra się różne programy, zaczęłam poznawać innych ludzi. No i takim, wiesz, głuchym telefonem od osoby do osoby zaczęłam dostawać propozycje od innych artystów, od dyrygentów różnych orkiestr. No i tak to poszło. Powolutku. Zaczęłam w wieku tam, wiesz, 20 lat. Dziś mam 38, no i do tej pory to trwa. Nie wiem, czy ja dobrze kojarzę. Jeśli popełniam błąd, to mnie popraw, proszę.
Ale czy ty Dobrze. miałaś też epizod muzyczny u Piotra Rubika? Nie, to nie ja. Dużo osób nas myli, ale to nie ja. Bo skojarzyło mi się to nazwisko Radwan, nie wiem czemu, Tak. że. Jest też taka aktorka Aleksandra Radwan, która gra w Na Wspólnej A. i udziela też audycji, słuchaj, w radiu takich teatralnych, bo ona jest aktorką. I dużo osób do mnie pisze: Boże, jak ty ładnie w tym radiu tam mówiłaś o ptaszkach, czy tam o czymś, jakiś spektakl była. I mówię: Boże, no niestety, to nie ja, przepraszam. A więc jednak, Tak. to jest zbieg okoliczności zupełnie. Dokładnie, dokładnie tak. A jakie są albo były zawsze twoje muzyczne inspiracje, powiedzmy? Wiesz co, ja jestem taką trochę, mam ten gust taki, no może nie chcę powiedzieć dziwny, ale dość odmienny. Zazwyczaj tak było od moich koleżanek i kolegów. Nawet za czasów studiów, wiesz, wszyscy słuchali rzeczy, które są bardziej znane, które, wiesz, powiesz jakieś nazwisko, ktoś wiedział, o co chodzi, a ja zawsze byłam jakaś taka, w taką stronę bardzo, mogłabym powiedzieć, niszową, alternatywną, gdzie wtedy alternatywa, jak ja, wiesz, studiowałam, to nie było takie szeroko znane pojęcie, modne, tak jak teraz. Także, no powiem Ci, takim hitem dla mnie, takim miłością wielką, sentymentem i wszystkim jest taki wokalista, który się nazywa Ben Howard, brytyjski wokalista, którego kocham, uwielbiam i polecam Ci jego piosenki, szczególnie piosenkę Keep Your Head Up, która nie dość, że ma piękną muzykę, melodię, to ma piękny tekst, wokalista jest po prostu, no... Wiesz, to nie jest wokalista pod tytułem Stevie Wonder, który zasuwa swoim wokalem, ale robi taki klimat sobą, całym sobą. Jeszcze dodatkowo gra fantastycznie na gitarze. No, jestem oczarowana nim i wiesz, ta miłość do niego już trwa naprawdę wiele lat. Jestem wierna tym. I bardzo było mi miło, jak pewnego dnia, nie tak dawno temu, jakieś może 4 lata, usłyszałam go gdzieś w radiu, w komercyjnym radiu. Mówię, Boże, w końcu ludzie poznają się na moim bęku. Więc super cieszyłam się, że się staje taki bardzo, bardzo popularny. Także no to ci z zamkniętymi oczami powiem. Ben Howard jest moja inspiracja numer jeden. Byłam nawet na koncercie kiedyś jego na openerze. To o dziwo, uważaj, zaskoczę cię. Nie lubię chodzić na koncerty. To jest taki Naprawdę? ewenement. Naprawdę, słuchaj, jak już mam pójść na koncert, to jak wiesz, jak dama, muszę po prostu mieć przynajmniej 2 metry przestrzeni wokół siebie. Nie lubię stać w takim tłumie, wiesz, gdzie wszyscy skaczą i Ale z jest jeden czego to wielki huk, że ja... wynika, powiedz? Proszę? Z czego to wynika? Wiesz co, nie wiem, z czego... Wiesz co, jak oglądam koncerty ludzi, na których, wiesz, chcę się skupić na muzyce, to wszystko dookoła mnie rozprasza, jak ktoś krzyczy obok mnie, jak ktoś skacze. Wiesz, to jest piękne. Ja zazdroszczę tym ludziom, że oni mają taką, wiesz, werwę, że lubią chodzić na takie duże, masowe koncerty. U mnie to są naprawdę, no wstyd się przyznać, ale wyjątki. Byłam kiedyś na Ellie Goulding też w Stodole. To też gdzieś tam, wiesz, załatwiłam bilet, żebym mogła stać na balkonie, żeby nie stać się na dole, wiesz, w tym tłumie, bo chciałam się bardzo skupić na tym, co się dzieje na Nie, wiesz, chciałam widzieć, nie jestem za wysoka, bo wiesz, mam 1,60 m chyba wzrostu, więc nie lubię, wiesz, głową się wychyla gdzieś w prawo, w lewo, bo jak to zobaczyć, jak dziecko, wiesz, zdenerwowane, wyżej, wyżej, to na barana. Także, no Boże, z tego to wynika. Musi być to, wiesz, taki strzał moich gustów muzycznych, żebym poszła na koncert. A czego szukałaś na przykład jako dziecko? No jako dziecko, poczekaj, no dużo tego było, na przykład, uważaj, Spice Girls, nawet z O, Nadkoszarkami z potwierdzam, bloku, też to to jest słuchałem. to wiesz, Wannabe i tak dalej, to były moje klimaty, nawet słuchaj, miałyśmy z Koleżankami z bloku założony zespół Spice Girls też,
gdzie ja byłam Emmą, wiadomo, z powodu moich wąsosów, no to byłam Emmą. Wiesz, wszystkie piosenki na pamięć, spisane, wiesz, bo to była jakaś moja szósta, siódma klasa podstawówki, wiesz, spisywane fonetycznie. Wiesz, lata temu wtedy ojciec mi kupił magnetofon Philipsa i pamiętam, nagrywałam w radiu, wiesz, się ciskało play record i nagrywałam te piosenki, żeby można było je słuchać. No to tak, Spice Girls, Backstreet Boys oczywiście, NSYNC. No moją muzą była Celine Dion, My Heart Will Go On. Oczywiście piosenka, która do tej pory powodują mnie dreszcze, gdyż wiesz, no to były czasy Titanica też, filmu, gdzie kochałam się w Leonardo DiCaprio bardzo mocno platonicznie, więc wszystko związane z filmem oczywiście mnie urzekało. No, dużo rzeczy słuchałam, wiesz, tak Kelly Family, o, to te były moje czasy. Jakiś Fun Factory, DJ Bobo, wiesz, no, dużo tego było. Ty wymieniasz takich artystów, których ja również słuchałem w dzieciństwie. No, widzisz, Więc. ale powiem ci, że nawet ostatnio w Melodii, jak nagrywaliśmy odcinek, to właśnie leciała piosenka Backstreet Boys. I tak nawet z Rafałem rozmawiałam, że kurde, jakie to były fajne piosenki. Naprawdę ładne piosenki z ładną muzyką. Ktoś się może z tego śmiać, wiesz, a boys band, wiesz, takie pitu pitu. No nie do końca, no naprawdę fajnie wyprodukowane piosenki z ładną linią melodyczną. No, ja mam, wiesz, sentyment ogromny do tamtych czasów. A nie masz takiego wrażenia, obserwując dzisiejszy rynek muzyczny, że właśnie takich piosenek jak w latach 90. czy w 2000., że dzisiaj takich piosenek po prostu nie ma? Jak o tym rozmawiamy, to jest jakby całkiem inna epoka, nie? Tak, to się wszystko zmienia. Wiesz, ja jestem fanką lat tak naprawdę 80. i 90. I dużo też słucham zespołów współczesnych, ale właśnie z muzyki niszowej, które nawiązują do lat 80. To mi się bardzo podoba. Jest na przykład zespół Kid Astray, czy zespół St. Lucia. I to są zespoły, które też kocham jako moje inspiracje, bo wiem, że mimo, że są nowoczesne, to wiem, skąd czerpią te wzorce z tych fajnych lat 80. i te brzmienia, wiesz, no, to mi się bardzo podoba. Ale no wiesz, no, ciężko narzekać na to, że jest teraz inna muzyka, no bo to się wszystko zmienia. No. My się starzejemy, wiesz, muzyka napływa inna, inna moda, wiesz, tak, no, chyba to po prostu trzeba zaakceptować i no i tyle. Ale to nie jest tak, wiesz, że mi się współczesne piosenki nie podobają, bo jest bardzo dużo piosenek, które mi się podobają i wiesz, i z każdej epoki myślę, że każdy coś muzycznie, coś dla siebie fajnego wyciągnie. A czy to jest tak trochę, że udział w programie Jaka to Melodia otworzył ci, że tak powiem, drzwi do rozwoju? Wiesz, to nie wiem, czy bym tak to nazwała. Wiesz, ja już pracuję naprawdę bardzo długo, tylko wiecznie właśnie śpiewam chórki. I no, w środowisku naszym, wiesz, muzycznym, no to właśnie jestem znana jako chórzystka. No, Melodia, oczywiście śpiewałam też jakieś solowe koncerty, ale nigdy, wiesz, pod szyldem Ola Radwan, Gwiazda i tak dalej, solo, solo. A jednak program Jaka to Melodia jest to program emitowany od poniedziałku do niedzieli, więc ta buzia się pokazuje dość często. I tak naprawdę ten, kto mnie nie znał wcześniej, a takich osób domyślam się, że jest masę, tysiące, miliony, no to dopiero mnie poznały w Melodii. Czy otworzyła się jakaś, wiesz, jakieś drzwi do jakiegoś rozwoju kariery? Nie nazwałabym tego tak. Wiesz, to jest dla mnie bardziej kolejny etap w moim życiu jakiejś tam pracy. Oprócz Melodii oczywiście robię inne rzeczy. Jest to zupełnie inna praca niż dotychczas, bo jest bardziej odpowiedzialna, wiadomo.
Na pewno jest rozwijająca, bo jest czasami dużo zaskoczeń w programie i musisz się odnajdywać w wielu kwestiach, typu wiesz, śpiewać na pamięć, to jest raz. Nagrywamy sesje parodniowe, gdzie nagrywamy parę odcinków w ciągu dnia, więc muszę spamiętać około 90 fragmentów piosenek. Niby dla ludzi to się wydaje, wiesz, proste, bo przecież, przecież śpiewa tam tylko 15-20 sekund. Tylko że ja te 15-20 sekund śpiewam jakieś 50 razy, wiesz, w ciągu dnia. Muszę to wszystko umieć na pamięć, gdyż muszę współgrać z kamerami, które tam są. Nie jest to jedna kamera, tylko jest ich parę. Plus, wiesz, muszę się postarać, żeby to zaśpiewać ładnie, w miarę ładnie. Staram się przynajmniej, żeby wejść w tonację. A wiadomo, nie mam jakiegoś rozpędu, rozbiegówki, bo nie ma na to czasu w programie, więc czasami po jednym akordzie, który Piotruś zagra, muszę już wejść w piosenkę. No, jest, wiesz, dużo by o tym gadać i to na pewno jest rozwijające, jeśli chodzi o takie, wiesz, techniczne sprawy. Natomiast jeśli chodzi o mnie jako o osobę, która, nie wiem, coś może więcej przez to uzyskała, to raczej nie, no raczej jest tak samo. Dalej pracuję, na pewno stałaś się bardziej rozpoznawalna, czy nie? No, na pewno tak, wiesz, no powiem ci tak, no sąsiedzi mnie rozpoznają z mojego osiedla, oczywiście. Także jest to na pewno miłe i wiesz, i proszą o zdjęcia niektórzy, autografy, więc no, zawsze jest tak, wiesz, no nie ukrywajmy, przyjemne. Natomiast wiesz, jak pójdę do Biedronki w jakimś obcym miejscu i robię zakupy, wiesz, nieumalowana w czapce, bo ja się na co dzień w ogóle nie maluję, no to co ty, nie ma takiej opcji, nikt mnie nie pozna. W ogóle coś jest odwodnie. Czyli się kamuflujesz tak jakby trochę. Kamufluję się, wiesz, ja naprawdę, wiesz, na co dzień, ja, wiesz, ja nie traktuję tego w ten sposób, że jak ja wyjdę na ulicę, to o Jezu, to ta z Melodii, to Ola. Nie, w ogóle do głowy by mi to nie przyszło, że tak. Ktoś może tak pomyśleć, wiesz, naprawdę. Mówię bardzo szczerze, nie kokietuję, więc wiesz, no ja, wiesz, nie jestem Beatą Kozidrak, czy inną wspaniałą wokalistką, która jest bardzo rozpoznawalna, wiesz, to śpiewam w programie dla jakiejś grupy ludzi, która ogląda ten program, więc ciężko tu mówić o jakimś, wiesz, o jakiejś wielkiej popularności. Czyli, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli podchodzisz do tego z dystansem generalnie. Bardzo. Ja, wiesz, staram się w życiu ogólnie podchodzić z dystansem do pewnych rzeczy, bo wiesz, bo nieraz człowiek się przejechał na pewnych rzeczach też i akurat mam dość bogatą historię życia, więc staram się, wiesz, z dystansem podchodzić raczej to wszystko. Jest to trudne, ale wydaje mi się, że dla naszego zdrowia psychicznego to tak trzeba. No właśnie, szczególnie w dzisiejszych czasach złapanie dystansu, mam wrażenie, jest bardzo, no, bardzo trudne. Bardzo jest trudne, bo wiesz, no mamy czasy pod tytułem, ja bym to nazwała wyścigi. No, każdy za czym oni i chce osiągnąć, coś chce udowodnić. I no to jest trudne. To bardzo, wiesz, moglibyśmy na ten temat też pogadać, bo trochę wiedzy na ten temat mam i wiesz, no dlatego, no wracając do tego dystansu, to mi się wydaje, że jednak to jest zdrowa opcja dla, wydaje mi się, każdego człowieka, nie tylko każdy. Chcę ci powiedzieć, że doskonale wiem, o czym mówisz, bo ja mam z kolei takie wrażenie, że żyjemy w czasach, kiedy każdy chce do czegoś dojść. Nie wiadomo nawet do czego tak naprawdę. I myślę, że to, że dzisiaj rozmawiamy w takim, a nie innym radiu, że tak to wygląda właśnie, że to pokazuje, że wcale w życiu nie trzeba dochodzić do nie wiadomo czego,
żeby po prostu rozmawiać z ludźmi. Dokładnie, wiesz, ja jestem akurat taką osobą, która bardzo sobie ceni te relacje z ludźmi, ale na żywo. Wiesz, ja jestem osobą, która nie posiada ani Facebooka, ani Instagrama. Dlatego tak Wszyscy trudno mi było ciebie znaleźć. Tak, i wiesz co, wszyscy mnie Musiałem się namawiają do zwrócić do tego. Piotra. No właśnie, ale wiesz, ja zawsze mówię, no nie mam Facebooka, ale mam telefon, mam maila, można się ze mną spotkać i w ogóle. Wiesz, jakoś nigdy mnie to nie kręciło. Może też z tego powodu, że jestem słaba, jeśli chodzi o obsługę jakąś techniczną komputerów i tak dalej. Jest dużo anegdot o mnie krążących na ten temat, ale może nie będę się kompromitować teraz. W każdym razie. To był na pewno jakiś taki jeden z powodów, ta, wiesz, moja ułomność techniczna. Natomiast, wiesz, to nigdy mnie to nie, wiesz, nie zawstydza coś takiego jak pokazywanie swojego życia, wiesz. Nie mówię, że to jest złe, bo jeżeli ktoś to lubi, jeżeli ktoś z tego czerpie radość, to jak najbardziej i fajnie, ale ja chyba nie byłabym w stanie, wiesz, wstać rano i napisać na Facebooku, no właśnie zjadłam płatki owsiane i idę z psami na spacer. Miłego dnia. Nie wiem, chyba by mnie to zawstydzało, wiesz. Nie szydzę z tego absolutnie, bo wiesz, to zależy od charakteru, ale tak jak na co dzień jestem bardzo otwartą osobą, bardzo dużo mówię i w ogóle, wiesz, buzia mi się nie zamyka. Mam nadzieję, że jak słuchaj, przeholuję, to mi mów, że za dużo mówię. Nie, ja W każdym uwielbiam razie. słuchać ludzi, więc możesz No, mówić, ile chcesz. dobrze, super. Także wiesz, no bardzo sobie cenię ten kontakt osobisty, kontakt nawet rozmowy telefonicznej, bo nie zawsze da się osobiście. Nawet wiesz, moi znajomi się wszyscy ze mnie śmieją, że jestem jedyną osobą w ich życiu, że składam im życzenia z okazji urodzin, nie posiadając Facebooka. A ja wiesz, a ja mam taki notesik, który kupiłam sobie w sklepie, czyli jestem w stanie analogowa i tam długopisem wpisuję, przypuśćmy, urodziny tego i tego, wiesz. I ja to pamiętam, już nawet mi się to na pamięć, wiesz, wryło, więc oni są wszyscy zachwyceni. Ola, jak ty to robisz? Moja mama nie wiedziała, że ja mam dzisiaj urodziny. Jesteś jedyną osobą, która złożyła mi życzenia na przykład. Tak normalnie, a nie poprzez Facebooka, więc wiesz, jest to gdzieś tam dla mnie też śmieszne i miłe, że też mnie pamięć nie zawodzi, to też jest jakiś pozytyw. Dlatego no, ja bardzo lubię kontakt z ludźmi i uważam, że to jest bardzo ważne. I wiesz, tak jak powiedziałeś, że wszyscy do czegoś dążymy, wiesz, każdy z nas ma jakieś marzenia i każdy z nas chciałby coś, albo wiesz, coś osiągnąć, albo czegoś by chciał. Wiesz, ja ci tego nie powiedziałem poza anteną, ale podzielę się z tobą taką refleksją, jeżeli mogę, bo też mierzyłem się z tym, jeśli chodzi o to, jak bardzo chciałem się spotkać z wami, z Hubertem, z tobą czy z Rafałem. Bardzo chciałbym się spotkać i często też mierzyłem się z takim odbiorem ludzi, że ludzie często widzę, nie rozumieją tego, że ta moja determinacja w cudzysłowie, bo to nie jest nawet determinacja, ale to jest tak ogromna chęć poznania drugiego człowieka, że ja nie mam takiego wrażenia, że przez to, że jestem taki konsekwentny w tym działaniu i tak dalej, nie mam wrażenia, Wiesz co, że ja kogoś krzywdzę w ten sposób, albo powoduje, że ktoś być może na siłę się zgadza na rozmowę ze mną. I często zdarzały się ostatnio takie komentarze: odpuść
nie rób niczego na siłę, nie zmuszaj nikogo. Ja mówię, ludzie, z czego ja mam zrezygnować? Z chęci rozmawiania z ludźmi? Z chęci ciekawości w ogóle ludzi? Z czego ja Ale mam wiesz, rezygnować? Wiesz, to jest też twoja pasja, więc wiesz, ty tym żyjesz na pewno, bo to tak się domyślałam, że tym żyjesz, że to jest twoja super pasja i takie zajęcie, które ci sprawia masę przyjemności, więc no, ja to totalnie rozumiem, że ty dążysz, wiesz, do tego, żeby się z kimś poznać i spotkać z kimś, o co walczysz na przykład, nie wiem, 4 lata mówisz, tak, z Rafałem? Tak. No, więc wiesz, ja, wiesz, za marzeniami trzeba w cudzysłowie gonić i się nie poddawać, bo nie są to, wiesz, ty nie walczysz o jakieś nie wiadomo jakie chore rzeczy, tylko wiesz, to no są właśnie, bardzo miłe rzeczy. No tak właśnie, naprawdę. Nie walczę o coś, co jest nierealne, co jest nie do spełnienia, prawda? Czy nie do, Dokładnie tak. Czy nie do zrealizowania. Bo często niestety marzymy o czymś, co jest kompletnie nierealne. Kompletnie odjechane. Dokładnie. Jeśli to jest twoje marzenie, to jest twoje marzenie. I twoja sprawa. Wiesz, o co chodzi. I tak. Ty masz prawo o to marzenie walczyć. Oczywiście, gdybyś się spotkał z jakąś taką, wiesz, bardzo niefajną odpowiedzią od jakiejś osoby, która by cię, wiesz, totalnie źle potraktowała, no to wydaje mi się, że nie ma co wtedy walczyć, wiesz, o usilne spotkanie z kimś takim, ale jeżeli to się dzieje dlatego, że nie wiem, ktoś nie ma czasu, czy że ktoś jest tak strasznie zabiegany, że zapomina o takich rzeczach, bo tacy ludzie przecież też są i okej, a nie jest to kwestia zniechęci tej osoby, no to można cały czas próbować i się starać. Mhm. Ja wczoraj napisałem w swoim poście na Facebooku coś takiego, że jeśli masz wokół siebie ludzi, którzy chcą ci pomóc, bo tak było w przypadku Piotra na przykład. Matysika. I też się podobnie spotkaliśmy, tak jak my teraz. I wydaje mi się, że Piotrek widział we mnie tą moją pasję, to moje zaangażowanie, że tutaj nic nie widział. Jest przypadkowe. Nic nie jest przypadkowe. Słuchaj, widział na pewno, bo mi mówił i nawet dzisiaj do mnie dzwonił, że bardzo mi dziękuję. Mówię, Piotruś, ale za co ty mi dziękujesz? Przecież to jest jakby jasna sprawa. No. Ja nie widzę żadnego problemu, jestem otwarta i jeśli tylko mogę i jesteśmy w stanie się zgrać, czy wiesz, czy godzinową animacją, to możesz mnie codziennie zapytać. Ja mogę wam zdradzić, moi drodzy, za kulisowo, że zaraz po zakończeniu programu, mojego programu o 21:00 będę kontaktował się z Hubertem, bo też wow. Mamy się umówić na rozmowę. No, to będziesz już miał komplet. No, już się cieszę. Powiem ci, że jeśli chodzi o Piotra i o Huberta, to oczywiście wiesz, no widzowie tego pewnie nie wiedzą, no bo skąd, ale jeśli słuchają na fani jakiej to melodii, to chciałam powiedzieć, że my się tak strasznie lubimy. My jesteśmy tak zgranym, wiesz, teamem, tak nam powiem. Piotrek tak, mi opowiadał o tym. No. Wiesz, my się spotykamy poza programem, wspieramy się bardzo, wiesz, nie tylko, wiesz, muzycznie z tobą jesteśmy, tylko też w momencie, kiedy komuś coś dzieje przykrego albo potrzebuje jakiejś pomocy, no zawsze dla siebie jesteśmy
No dzisiaj słuchaj, gadałam z nim 2 godziny przez telefon, bo nie a wczoraj się widzieliśmy cały dzień. No nie mogliśmy się nagadać, bo oczywiście poruszyliśmy milion tematów, wiesz, życiowych, nawet wiesz, o wychowywaniu dzieci. Ja dzieci nie mam, no ale Piotruś ma troje, więc wiesz, no grube tematy szły między nami i tak 2 godziny o sobie w tym sprzątała, a Piotruś do niej mówił, więc no bardzo, bardzo. No, ja mogę powiedzieć śmiało, że to jest prawda, piękna przyjaźń. Wiem, o czym mówisz, bo sam mam takie osoby w tym środowisku na przykład muzycznym, z którymi mogę nawijać godzinami po prostu. No, a wiesz, prawdziwy przyjaciel to skarb. To ja jestem, jeśli o to chodzi, to jest dla mnie coś tak ważnego, że nie jestem w stanie nawet tego opisać słowami. No, nie wyobrażam sobie życia bez przyjaciół prawdziwych obok. No, jest to bardzo ważne. A w moim życiu czasami jest różnie, bo się człowiek zawodzi na ludziach i dostaje, wiesz, po tyłku, ale jak ma się takich prawdziwych, szczerych ludzi wokół siebie, to można wszystko pokonać. Ola, a powiedz mi, co niejednokrotnie masz w głowie? Jakie myśli masz w głowie, kiedy obserwujesz tych wszystkich uczestników programu Jaka to Melodia? Jest to przede wszystkim tak. Wielki szacunek i podziw. Przysięgam. I teraz przyznaję się, bez bicia, że gdybym ja tam stanęła z tym pulpitem, żeby odgadywać piosenki, to naprawdę ja ci powiem taki przykład. Jak mówimy, ile tam piosenki, ogólnie jeśli chodzi o finał, ostatnio nawet była jakaś taka sytuacja, że chciał parę sekund, uczestnik się zastanawiał i zanim chciał, to Hubercik do mnie po cichu mówi: Georgia. A ja: wow, Hubert, nie? Wow. A za chwilę uczestnik powiedział zupełnie inny tytuł, nie pamiętam już jaki tłumacz. I to w ogóle nie było, to w ogóle nie była Georgia i to było dobrze, to co on powiedział, ten uczestnik. I my tak na siebie, i ja byłam pewna, że to jest ta Georgia, rozumiesz? My wszystkie te tytuły, jak to odgadujemy tak u cichu, wiesz, na ucho ze sobą, tak. Wszystko robimy praktycznie źle. Więc ja naprawdę nie wiem, jak to robią. Jeśli mnie słuchają, to naprawdę podziwiamy was i szacunek do was wielki. No i wiesz, no i też przychodzą tak sympatyczni ci ludzie. No, tyle też tam dają do śmiechu. Wiesz, takiego fajnego śmiechu, nie, żeby nikt nie odebrał, że ja tu mówię o jakimś, wiesz, śmianiu się z ludzi, absolutnie. Tylko jeszcze czasem ich odpowiedzi są tak urocze, są tak rozbrajające, że no wiesz, ja lubię obserwować ludzi też. Ja jestem obserwatorką totalną i lubię, wiesz, obserwować, jak się zachowują, jak się ruszają, jak mówią, jak mają głosy, wiedzę na temat. No mnie wszystko kręci i lubię. Wiesz, jak tak ciebie dlatego, no, ja jestem. Jak tak ciebie słucham, to dochodzę do wniosku, że mamy bardzo dużo wspólnego. No widzisz, no to super, to się bardzo cieszę. Także no, szapoba dla państwa biorących udział w programie, bo mimo że śpiewam tyle lat i znam bardzo dużo piosenek, to nie wiem, jakim kluczem uczestnicy idą do programu, że tyle tytułów znają. No naprawdę, jestem, ja tego do tej pory nie wiem. Wiesz, zdarza mi się niejednokrotnie tutaj na antenie spotykać się z uczestnikami też programu. I powiem szczerze, że też się zastanawiam często, jak oni to robią. Oni opowiadają o tym tak prosto, tak naturalnie, tak normalnie, a dla mnie to jest rzeczywiście wyczyn. I dla nas takich, no to jest wyczyn, obserwatorów totalnych.
Tak, to jest wyczyn. też powiem ci szczerze, że nie wiem jak ty, ale ja mam tak ogromną słabość do saksofonu. Ja tak kocham saksofon. Ja muszę Hubertowi to powiedzieć. Po prostu. No, to się Hubert ucieszy, słuchaj. To się Hubert ucieszy. No. No to jest piękny instrument, wiesz, piękne melodie wygrywa, naprawdę. No to jest, masz rację. Można się zakochać w saksofonie. I w Hubercie. No, już Na przykład pomijając Jacek to, jest. że go lubię, w ogóle was lubię. Oj, to bardzo miłe. Słuchaj, Hubert ma taką, wiesz, łatkę naszego przystojniaczka zespołowego, wiesz. Aha. Możesz, słuchaj, zdradzać taki sekret, że możesz z nim porozmawiać na temat jego włosów, bo to jest bardzo, wiesz, taki temat rozległy, także będziecie mieli o czym mówić. O włosach, pamiętaj. Mam mu powiedzieć, że ty mi podsunęłaś ten temat? Tak, możesz powiedzieć, nie ma problemu. Okej. Olu, a powiedz mi, czy długo na przykład zajęło ci czasu oswojenie się z kamerą w ogóle? Jak to się stało, że trafiłaś do jakiej to melodii? Wiesz co, jeśli chodzi o kamery, no to ja już miałam wcześniej kontakt i nie było to jakieś takie dla mnie, wiesz, strasznie szokujące. Bardziej szokujące było ilość rzeczy, które musiałam ogarnąć naraz. To, co ci mówiłam wcześniej. Natomiast jak trafiłam do melodii, wiesz co, zadzwonił do mnie człowiek z produkcji melodii. Ja w ogóle przed melodią znałam się z Rafałem, bo śpiewałam na paru jego koncertach w chórkach. Na koncercie, kiedy grał z Krzysztofem Herdzinem, taki, wiesz, duży bigbandowy koncert. I drugi był taki też koncert w pandemii. Kurczę, wiesz, nie pamiętam, jak się to nazywało. To były takie muzyczne spotkania. I tam też z nim śpiewałam. We Bez TVP to chyba publiczności, emitowało nie? też. Bez Były takie publiczności to było, tak. koncerty. Tak, były taki cykl koncertów był. Także znaliśmy się wcześniej, no i też, wiesz, znaliśmy się zakulisowo, no bo jednak, wiesz, występując w tym samym zawodzie, pracując, no to, wiesz, czasem na tych wszystkich grupowych, wiesz, ja śpiewam w orkiestrach też, więc co roku, od już naprawdę paru lat, śpiewam w orkiestrze Grzegorza Urbana na festiwalu w Opolu, gdzie jest, wiesz, przekrój wszystkich artystów tak naprawdę i często się widujemy z różnymi artystami, więc nie sposób się nie znać też. I wiem, że chyba Rafał gdzieś tam polecił moją osobę w produkcji. No i zadzwonili do mnie, czy nie chciałabym pracować przy programie. Wtedy jeszcze byłam na zmianę z Kasią Berek. Potem Kasia zrezygnowała z programu, bo poszła jakby swoją stronę kariery, wiesz, solowej, muzycznej, bardziej chciała się temu poświęcić. No i zostałam sama już jakby, przynajmniej do tej pory tak jest, że nie było propozycji drugiej osoby. Może kiedyś taka propozycja będzie, nie wiem, to już jakby nie są, wiesz, moje kompetencje i decyzje, aczkolwiek no jest mi bardzo miło, że cały czas mogę tam pracować. Jest to bardzo przyjemne. Bo bardzo się zżyliśmy, wiesz, my naprawdę tworzymy fajną ekipę tam łącznie właśnie z chłopakami, z Adamusem, z Rafałem, już nie wspominając o naszych cudownych operatorach kamer. Słuchaj, musisz nas kiedyś tam odwiedzić. To jest naprawdę świetna atmosfera, wiesz, cała produkcja, cały tak zwany beauty team, czyli osoby, które cię malują, czeszą, pani garderobiany cudowne, które na przywitanie od razu dają ci kluczyk do garderoby z uśmiechem na ustach. I już się dzień zaczyna fantastycznie, mimo że, wiesz, masz oczy podprążone, bo krótko spałeś. Także no, bardzo jest fajnie. Także zapraszam cię też. To dziękuję ci bardzo. Jak będzie okazja być w Warszawie, to na pewno chętnie
Chociaż teraz jest bez publiczności, prawda? Ale wiesz, zawsze można zrobić wyjątki. Puściłam dzisiaj jeden, wiesz, Olka załatwiaczka, więc Okej. damy radę. Wiesz, a propos tego, co ty mówisz, że jesteście ze sobą życi i tak dalej. Ja nie wiem, ale ja od początku czułem, jak wiedziałem, że trafię do Piotrka i Piotrek trafi na mnie, w sensie pogadamy sobie i tak dalej, to ja trafię także do was, nie? Po prostu lepszego adresu chyba mieć nie mogłem. No, to widzisz, bo tak miało być, wiesz? Tak po prostu miało być. Jeśli to było gdzieś tam twoim celem i twoim małym marzeniem, żeby się też spotkać ze mną czy z Hubertem, no to zobacz. I to są takie, widzisz, to są takie małe, wiesz, gdzieś tam w naszych głowach marzenia, małe kroczki, Wiesz co, nawet żeby nie się to wiem, czy udało, że to, powinniśmy to. nawet nie wiem, czy to były marzenia, tylko po prostu z racji tego, że oglądam program codziennie, ale też nie oglądam programu dla samego oglądania, bo muszę ci się przyznać szczerze, że jaka to melodia na mnie działa też edukacyjnie bardzo mocno. Bo Rozumiem, jasne. dzięki temu powiem ci szczerze, że poprawił się mój angielski, jeżeli chodzi o zapowiadanie angielskich tytułów, No widzisz, no i bo miałem pięknie. z tym potworny problem. No to zobacz, no to patrz, jakie piękne plusy z tego są. Rozumiesz? No. Także to nigdy nie było takie oglądanie dla samego oglądania. Ja tak też podobnie jak ty obserwuję ludzi, gdzieś tam czuję, z kim chciałbym, z kim mogę porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jakoś tak więcej na wyczucie biorę, nie? No, wiesz, to mi się wydaje, że ogólnie jest coś takiego, taka chemia między, wiesz, ludźmi, że poznajesz kogoś, nawet jeśli go znasz chwilkę, to czujesz, że to jest człowiek, z którym możesz spędzić więcej czasu, zakolegować się, zaprzyjaźnić, porozmawiać dłużej. No, myślę, że takie rzeczy są bardzo wpływalne. Najbardziej, że tak powiem, mam taki mętlik w głowie wtedy, kiedy na przykład rozmawiam z kimś tam na temat danej osoby, czy w ogóle z ludźmi, i każdy mi przedstawia swoją wersję jakby danej osoby, czy swoją wizję, jak on to widzi. I naprawdę nieraz się przekonałem, że nie warto tego to brać do siebie, Tak, bo no ale ja się wiesz, no muszę to jest samemu nagminne. przekonać o tym, jaka to osoba jest, nie? Tak, to, ale wiesz, to jest nagminne, akurat takie łatwe ocenianie ludzi, wiesz, w pozorach. Na przykład jest to, ja spotkałam się z udziałem takiej melodii też z tchem, bo wiem, że istnieje Facebook, jak i tą melodii. Tak jak mówiłam ci wcześniej, ja akurat nie posiadam Facebooka, ale ktoś ją do mnie od moich znajomych i w komentarzach, że wiesz, że znalazłam się tam, bo coś, bo mam znajomych, bo to, bo tamto. Albo że mam grube nogi, albo że brzydko śpiewam, jak ja tam w ogóle mogę być w tym programie z takim głosem, a w ogóle beznadziejna ta dziewczyna z super bezu, w ogóle ta blondynka, też tak niektórzy naprawdę wręcz nieładnie.
wiesz, no takie rzeczy bolą, bo wiesz, nie znam, nie wiem, kim jestem. Oczywiście może ocenić mój wokal, mu się podoba, czy nie ma do tego, ja dzieje prawo. Aczkolwiek mi się piszą mnie rzeczy, że jestem taka czy siaka, jeśli chodzi tam, nie wiem, o moją osobowość, czy jak ja się znalazłam w tym programie, no to wiesz, czuję wtedy taką niesprawiedliwość i lekką przykrość, aczkolwiek już ci mówiłam na początku naszego spotkania, że dystans, bo ja niestety, wiesz, dość często takimi rzeczami się przejmuję, ale wszyscy dookoła mi mówią, że wiesz, nie ma to sensu i uczę się od bardziej... Nie wiem jak ty, bardziej... nie wiem jak ty, ale mnie strasznie wkurza, kiedy ktoś mi mówi, nie przejmuj się. No tak, no bo się nie da tak naprawdę, ale wiesz, jednak no trudno jest się nie przejmować, no bo no, się przejmuje, no tak? Właśnie. No jest to logiczne. Ale wiesz, z jednej strony jestem ziarno prawdy, bo wiesz, jeżeli jakaś osoba pisze o tobie źle, czy tam o mnie źle, załóżmy, że mówimy teraz o nas, prawda? I to są bzdury, wiesz, wyssane z palca, które wiesz, że tak nie jest, wiesz, że to jest krzywdzące, no to co? No to warto się przejmować, warto się tracić czas i nerwy na takie komentarze. No chyba nie. To chyba bardziej ten ktoś ma problem, a nie ty. Więc no, chyba, no tak. Chyba rzeczywiście czasami trzeba sobie powiedzieć, nie przejmuj się. Nie, nie jest to, wiesz, warte naszego zdrowia. Ale z drugiej strony, tak jak mówimy, jesteśmy istotami, które czują, nie? Więc... No tak, i dlatego jest to trudne, ale wiesz co, wydaje mi się, że można się też tego nauczyć. Ja teraz słuchaj, a propos tego, że moja mama, tak jak rozmawialiśmy przed anteną, bierze udział w programie Voice Senior. Boże, coś tu mi psy moje, wiesz, łobuzują. Przed anteną gadaliśmy, że moja mama bierze udział w programie The Voice Senior i teraz jest w finale, który będzie w sobotę. Wiesz, ja bardzo bałam się, co będzie, jak się ludzie dowiedzą, że to jest moja mama, tej dziewczyny na przykład, z jakiej to melodii. I wiesz, w pierwszym odcinku, jak ona występowała, to produkcja, reżyserka postanowili, że ja będę, wiesz, żeby mnie na scenę dać jako osobę, którą ludzie niektórzy mogą znać i tak dalej. Ja powiedziałam, że absolutnie proszę takich rzeczy nie robić, ja nie chcę, żeby ludzie myśleli, że to jest jakaś protekcja, że znajomości, bo moja mama pięknie śpiewa i nie jest jej to do niczego. Ale wiesz, Ola, to jest twoja mama, ty przestań gadać głupoty, przestań się przejmować ludźmi, nie chcesz być z mamą w takiej chwili. No rzeczywiście, wiesz, ci, co mnie znają, wiedzą, że ja z moją mamą jesteśmy bardzo mocno zżyte, bardzo, ale to potwornie. Tak. I rzeczywiście, co ja za głupotę. I tak sobie pomyślałam, jaka ty jesteś głupia, przejmujesz się, bo ktoś powie, że córunia załatwiła mamuni, wiesz, udział w programie i nie będziesz mogła w takiej super chwili dla swojej mamy być przy niej. I mówię, o nie, idę. Wiesz, to, że mnie wyciągnął na scenę, to nie wiedziałam o tym. Naprawdę z ręką na sercu nie wiedziałam i było to dla mnie naprawdę zastrzegające i wiedziałam, że oho, to po tej emisji tego programu, po tego odcinka będzie się działo. No i po prostu, wiesz, to co się teraz dzieje na mediach społecznościowych Voice Senior na temat udziału mojej mamy w programie, oczywiście są ludzie, którzy bardzo ładnie o niej piszą, z czego ja się bardzo cieszę, ale oczywiście, wiesz, ludzie, których znajomi podpadali już z programu, no są zbulwersowani, są, wiesz, zniesmaczeni i wypisują tak okropne rzeczy. Na przykład tutaj był taki komentarz, zdradzę ci. Matka i córka nadają się tylko do śpiewania teraz runda druga w programie Jaka to melodia. O. Wiesz, no strasznie to przykre jest, no ale wiesz, no nie będę płakać i nie będę... dużo czasu temu poświęcę, staram się takich rzeczy nie czytać, ale wiesz, jak to bywa w tym show biznesie, no ludzie po prostu, nawet może nie w tym show biznesie, tylko ogólnie ciężko nam jest się cieszyć z sukcesów drugiego człowieka, wiesz, że komuś coś się udało, że wiesz, moja mama wracając nie masz ona takiego wrażenia, że mamy ogólnie problem z taką akceptacją siebie nawzajem?
Tak, i wiesz, to jest okropne, to jest naprawdę okropne. Ja jestem naprawdę, walczę z tym jak mogę, bo bolą mnie takie rzeczy i uwierz mi, że cieszę się naprawdę z sukcesów swoich znajomych, że to jest tam, ja wręcz, wiesz, ich motywuję, rozgłaszam gdzie mogę. Nie rozumiem, że wiesz, kobieta, taka jak moja mama, 64-letnia, poszła sobie do programu, naprawdę pięknie śpiewa i mam nadzieję, że jeżeli Państwo słuchaliście to i Ty to wiesz, to podzielacie moje zdanie. Może nie jestem obiektywna, no bo to moja mamuja, ale wydaje mi się, że naprawdę reprezentuje sobą wielki poziom. Jesteśmy w szoku, że doszła do finału, naprawdę nikt jej nic nie załatwiał. Ja nie jestem prezydentem kraju ani prezesem Telewizji Polskiej, żeby załatwiać mojej mamie jakieś różne rzeczy i nawet bym się o to nigdy w życiu nie pokusiła, bo to jest kompletnie bez sensu. Poza tym ona nie musi mieć żadnych tak zwanych pleców. Natomiast wiesz, no, ludzie ze złości mogą napisać różne rzeczy i kompletnie niepotrzebnie. Wiesz, ktoś fajny komentarz tam napisał, że ludzie, na Boga, opamiętajcie się, nie to nie są wybory prezydenckie, tylko program rozrywkowy. Zaraz się po prostu tutaj pozażynacie wszyscy, no bez sensu. Uważam, że bardzo mądry komentarz. Powiesz, bo to odbiera taką radość z tego. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, i powiem Ci więcej, bo znam też ludzi, którzy na przykład nie oglądają danego programu, dlatego że to jest taka, a nie inna telewizja. No właśnie. Albo na przykład, wiesz, tak jak w naszym przypadku, pamiętasz, jakie były zawirowania dwa lata temu, chyba to było jako festiwal w Opolu, że gwiazdy nie chciały brać udziału w festiwalu. No i wiesz, teraz jak występujesz w telewizji TVP, no to równa się, że tak, że jesteś z opcji rządzącej na 100%, bo po prostu no, w inny sposób nie możesz się tam dostać. Ja jestem totalnie apolityczna, oczywiście można tutaj mnie teraz hejtować i tak dalej, ale no nie śpiewam o polityce, no śpiewam w programie rozrywkowym, gdzie ludzie się świetnie bawią, zgadują piosenki i zarabiają pieniążki jeszcze w związku z tym i mogą spełniać swoje marzenia dzięki temu, więc dlaczego mam nie śpiewać w takim programie czy w innym, bo to jest taka stacja, no. Temat twoim zdaniem, nie brnijmy dalej. Twoim zdaniem da się to oddzielić? Ja to oddzielam każdego dnia, słuchaj. Każdego no dnia, bo ja nie identyfikuję się z partią polityczną. No ja po prostu chcę śpiewać, wiesz, a że w naszym kraju się teraz dzieje tak, jak się dzieje, że są duże podziały, są duże obozy, wiesz, więc no, to najlepiej to, zrezygnować i po prostu i co? I siedzieć w domu i pójść, nie wiem, do innej pracy na przykład. Ale ja chcę robić to, wiesz, to kocham, to lubię, dlaczego mam tego nie robić? No właśnie. I tak samo uważam, wiesz, masę moich znajomych, no to nie jestem tylko ja, że tak myślę, wiesz, to jest, my wszyscy mamy z tym, wiesz, ogromny problem, jeśli chodzi o muzyków, że tak powiem, sesyjnych, wiesz, tych, którzy wiesz, nie są gwiazdami, nie zarabiają kokosów, żeby sobie przebierać, wiesz, w propozycjach i nie wiadomo co, wiesz, rozumiesz, o co chodzi. Tak. Wiesz, my jesteśmy muzykami sesyjnymi, którzy z tego żyją, Pimpuś, chodź tu, którzy z tego żyją, mój synek czteronożny, wiesz, marudzi już, chyba chce jeść. I wiesz, i chcą zarabiać, chcą płacić z tego kredyty, chcą zrobić zakupy, pojechać na wakacje, wiesz, no. Długi temat też, wiesz, to wiesz, mogłabym z tobą, widzisz, gadać i gadać. Ale wiesz, to tak samo, bo ja też będę z tobą szczery, jeśli mogę, że oczywiście, że wartości, które są propagowane w Telewizji Polskiej, jakby nie są moimi wartościami, którymi się kieruję. Rozumiem. Na przykład. Jasne, oczywiście. Ale
Dlaczego to ma być powodem tego, że nie mam mieć przyjemności z oglądania, jaka to melodia, ba, jeszcze z rozmawiania z wami i No traktowania was dokładnie, jak no. przyjaciół, na przykład. No dokładnie, no wiesz, ja tak jak ci mówię, ja też, wiesz, my nie jesteśmy, to jest strasznie ciężkie do wytłumaczenia, żeby to mądrze powiedzieć, żeby ktoś tego źle nie odebrał, ale naprawdę ani razu w swoim życiu podejmując jakąś pracę, a pracuję dla różnych stacji telewizyjnych, bo ja nie pracuję tylko dla TVP, pracuję dla Polsatu, pracuję dla TVN-u, robiłam przeróżne rzeczy, X-Faktory, mam talenty, śpiewam chórki, wiesz, naprawdę, no i wiesz, i moim kryterium brania pracy nie jest kryterium polityczne. Wiesz, ja nie śpiewam na wiecach politycznych, nie uczestniczę w czymś takim, że śpiewam na jakimś wiecu jakiegoś polityka. Ja śpiewam w totalnie niepolitycznych programach. Rozumiesz, jaka to melodia, X Factor, Mam Talent, Max Be The Music kiedyś śpiewałam przez parę lat również chórka. Wiesz, to każda stacja jest inna i co? To znaczy, że jestem i z PiS-u, i z PO, i z SLD, i tego, i tamtego, i w ogóle nie wiadomo co. Szczerze powiem ci, że się słabo też znam na polityce, więc może lepiej, żebym się nie wypowiadała, bo średnio mnie to interesuje. Może to jest też niefajne, że mam ambiwalentny stosunek, ale nigdy to nie był mój jakiś konik, jeśli chodzi o tematy do rozmów, wiesz. Nie Ja mogę trzeba z tobą się porozmawiać. znać na polityce, żeby wiedzieć, co się dzieje w kraju. I to mi wystarczy, wiesz. Ja staram się Nie. nie oglądać też wszelkich programów informacyjnych, wiesz. Nie oglądam, bo mnie to w jakiś sposób przytłacza. Dlatego, wiesz, dlatego też mniej wiem, co się dzieje. Bo mnie przytłacza, wiesz, zazwyczaj, nie wiem, czy zauważyłeś, w programach informacyjnych typu Wiadomości, TVN24, Wydarzenia i tak Tak. dalej. To same dramaty. Rzadko się zdarza, żeby było Tak. coś fajnego, ale w okolicach pandemii, czy teraz niestety tego, co się dzieje na Ukrainie, czy w Ukrainie, już sama nie wiem, jak się mówi, już słyszałam 10 wersji, to wiesz, no, ja akurat do mnie takie rzeczy strasznie mocno się kodują w mojej głowie i postanowiłam kiedyś odciąć krechą słuchanie takich rzeczy, oglądanie, bo źle to wpływa na moją psychikę. Wolę wziąć pójść na spacer, wiesz, i takie rzeczy. Ja uważam, że w ogóle ten przekaz medialny, który był w okresie pandemii, zrobił nam ogromną krzywdę, bo ja miałem taki moment, powiem ci szczerze, że graniczyło to z poczuciem z jakiegoś absurdu. Jakiejś fikcji, Tak, że tak. jak można komuś narzucić z góry albo powiedzieć komukolwiek, że mamy się nie spotykać, bo to zagraża zdrowiu na przykład, nie? No, to powiem ci, że to trochę się czułam jak w Matrixie. Tak samo miałam takie wrażenie. Nigdy nie zapomnę, tutaj usłyszałam jakieś hałasy na osiedlu i wyszłam na balkon, wiesz, przyjeżdżał taki samochód z megafonem, że proszę nie wychodzić na ulicę, pozostać w domach, wiesz, co najmniej jak jakieś radioaktywne coś tu, wiesz, wybuchło i wiesz, i absolutnie nie wolno wychodzić. Ty na przykład, wiesz, posiadam dwa psy, przepraszam, i wiesz, wyjście z nimi na spacer graniczyło w ogóle z cudem. Wiesz, nie wiem, czy kojarzysz, że ludzie pożyczali sobie nawzajem psy, żeby mogli tylko wyjść z domu. Ten, kto nie posiadał psa, prosił sąsiada, pożycz mi psa, to wyjdę z nim na spacer. Wiesz, no, ja mieszkam, wiesz, w takim miejscu, gdzie Pozwól, mieszkam że przy tego parku. nie skomentuję. Ja, słuchaj, mieszkam przy parku, no, dwa kroki można powiedzieć. I zawsze jak wychodzę z psami, to od razu to jest, można powiedzieć, że ja już prawie jestem w parku, wiesz. I był taki moment, że strasznie jest ta cała w tym parku. I mówię, proszę stąd iść. A ja mówię, ale psy muszą się załatwić. Ale pani jest w parku. Mówię, ale ja mieszkam praktycznie w tym parku. No nie prowadzili na chodnik, tylko to co mam zrobić? No, to jest to samo miejsce. No to jest
To jest naprawdę, wiesz, mi takie, to było absurdalne, wiesz, że park cały otaśmowany, no i mogło nam to zrobić i myślę, że zrobiło wielu ludziom krzywdę w głowie. No i było to smutne, no, bardzo smutne. Ale niestety to też dzięki pandemii w tej chwili, w jakiej to melodii nie ma publiczności. To prawda. Powiem ci, że ja akurat na ten temat mało wiem, czy ta publiczność wróci, czy nie. Także no, tutaj się chyba nie wypowiem za dużo, bo nie mam zielonego pojęcia, czy to wróci. Kompletnie. Wiem, że są tacy, którzy za tym tęsknią. Wiem, bo no, na pewno, wiesz, są fani programu, którzy... Ale powiem ci, naprawdę, tak jakbym chciała ci udzielić fajnej odpowiedzi, to ci nic nie powiem w tym temacie, o cicho, bo nie mam pojęcia. No jasne. Ola, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą niezwykle szczerą i prawdziwą rozmowę. Ja tobie również. Mam nadzieję, że nie gadałam głupot i że mówiłam w miarę z sensem i że miałeś przyjemność z naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. I takie rozmowy powodują, że jest mi jakoś do was bliżej po prostu. No, słuchaj, my jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy również mają swoje problemy i wiesz, swoje potyczki w życiu. Więc to nie jest tak, że wiesz, tylko to, co jest na ekranie, to tak pięknie wygląda. Oczywiście jest pięknie i ja staram się cieszyć, wiesz, każdym dniem. Natomiast, no tak jak mówię, no jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy też mają swoje, wiesz, gorsze dni. Więc nie różnimy się. Znaczy wiesz, ja to w ogóle strasznie dziwnie skrępowanie się teraz czuję, że gadam takie głupoty, bo przecież wiesz, ja się zachowuję, teraz gadam tak, jakbym co najmniej była, wiesz, Whitney Houston, a przecież umówmy się. W każdym razie wiesz, o co mi chodzi, że rzeczywiście ja czuję taki odbiór od ludzi, że o, to pani z telewizji, to wiesz, nie wiadomo co, matko. Ale proszę, tak nie jest, no, naprawdę tak nie jest. Ale proszę. Ja jestem bardzo swojską, normalną, zwykłą dziewczyną, uwierz mi. Słuchaj, moi koledzy mówią do mnie stary. Nawet nie stara, tylko stary. Bo mówią, że jestem ich najfajniejszym kumplem. Więc jestem swojska dziewczyna, wiesz, z Kielc, nie? Scyzoryk. Od was to się czuję i myślę, że to nie jest przypadek, że się spotykamy. Że się spotkam, mam nadzieję, niedługo z Hubertem, bo przyznam szczerze, że mam dla niego jeden termin w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie mu pasować. No słuchaj, jak będzie coś, wiesz, coś tam świrował, to mów mi wtedy wszystko i wiesz, ja to załatwię. Jak będę miał problemy dzisiaj z kontaktem z nim, to dam ci znać. Nie, ja myślę, że Hubercik też jest bardzo chętny, tylko wiesz co, rzeczywiście on tam z czasem ostatnio ma różnie, ale wydaje mi się, że uda się to na pewno. Ja się śmieję oczywiście. Ale chciałem ci też powiedzieć, że się uśmiechnąłem, jak powiedziałaś o tym, że wolisz spotkania na żywo niż zdecydowanie. Tak. I zobacz, bo ja ci muszę powiedzieć też jedną rzecz, bo ja to radio prowadzę już 7. rok teraz leci. Super. Gratuluję ci, bo to jest naprawdę długo. I na początku robiłem rozmowy tylko telefonicznie, ale przypadek sprawił, że zacząłem robić też online. Ja się niejednokrotnie
Czuję tak, z racji tego, że to tak wygląda, jak wygląda, że my się teraz widzimy, a słuchacze nas słyszą, to powoduje, że ja się czuję tak, jakbym rozmawiał z tobą na żywo. No, dokładnie tak. Ja tak samo, naprawdę. Wiesz, Chociaż. fajnie widzieć twoją buzię, wiesz, to super. No, chociaż mimo tego, że jesteśmy każdy w swoim domu, każdy w swoim zakątku Polski, ale tak Tak. naprawdę jesteśmy tak, jakbyśmy byli na żywo. Dokładnie. No i to są te plusy naszych cudów techniki, których Tak. się uczę. Dzięki ci, kochana, bardzo serdecznie. Jeśli Ja tobie możesz, to również. pozostań ze mną. Zrobimy sobie zdjęcie, dobra? Oczywiście, z miłą chęcią. Dziękuję Państwu też bardzo za wysłuchanie i słuchajcie Tobiasza, bo zadaje bardzo fajne, mądre pytania i te rozmowy są naprawdę bardzo przyjemne. Dziękuję, kochana. Naszym gościem była Ola Radwan, a ja zostawiam Was z muzyką, a jeszcze przed 21 powiem Wam, kto będzie naszym gościem już jutro o 20.